Okej, witam was w drugiej części, w której to użyźniamy pole naszego sąsiada. Jesteśmy tu, gdzie ostatnio zakończyliśmy i idziemy dalej z koksem. Włączamy światła, włączamy chat, pracujemy. Okej. Tak jak wspominałem, nie wiem czy nam paliwa starczy. Ale myślę, że jakoś na ostatnich resztkach spokojnie dojedziemy do domu. A jeśli będzie sytuacja krytyczna, to najwyżej podjedziemy raz, dwa i dotankujemy. Okej. Jedziemy, popsimy. Oj, co się FPS-y mi poszły w górę. Szok. Szok. Coś miałem powiedzieć. Aha. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, Luigi na Steamie robiło giveaway, w którym to rozdało 5 kodów właśnie do gry. I jestem ciekaw, czy ktoś z osób, które mnie oglądają, się właśnie załapał na to. Jeśli tak, to chętnie zobaczę, kto to. Proszę się pochwalić w komentarzach. I dostał obiecali, że będzie jeszcze druga runda. Najprawdopodobniej także dzisiaj wieczorem. A to wszystko z okazji czarnego piątku, tak, Black Friday. UUG rozdaje kody przed szokiem. Gdzie by oni dawniej sobie pomyślał, że oni będą rozdawać jakieś kody do gier. Jestem pod wrażeniem. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, co ich nakłoniło do tego. Może szersza promocja gry? Pewnie tak. Widzą, że jest duże zainteresowanie, więc pomagają. Pomagają w celu dalszego rozpowszechniania. Okej. Spulchniamy. Nie wiem, jak mi się to myli. Spulchniania, użyźnianie. Spulchniamy dalej. Mamy prawie 60%. I myślę, że będzie okej. Okay. 14 km na godzinę. Dajcie znać. Czy to właśnie taką prędkością powinienem kultywować? Spulchniać. Jeju, kiedyś mnie zlinczujecie za te pomyłki. Okej. Pracuję dalej. Pracujemy. Biegnę w górę. Oj, bym przejechał. Trochę ciężko się po ciemności pracuje, tak szczerze wam powiem. Ale podoba mi się ta noc, podoba mi się. Może nie jest jakaś strasznie ciemna, ale jest, wydaje mi się, że jest ciemniejsza niż w Farming Simulatorze. I ciężkawo się pracuje bez świateł. I mam wrażenie, że z biegiem godzin ona robi się ciemniejsza. To jest także ciekawym zjawiskiem. Robi się dość wcześnie ciemno, bo wiosną też te dnie nie są zbyt długie. I później powoli się jeszcze bardziej ciemnieje. Okej. Ja na razie włączę minimapkę, żebym wiedział mniej więcej jak czy tam czego nie zostawiam. Okej. Mam już 5 minut odcinka, także pewnie w tych 20 minutach się wymieszczę. Będą, tak jak mówiłem, 2 krótsze odcinki. Oj, ktoś tam jeszcze się wybrał gdzieś. Może do pracy jedzie? Ale nie, na nocną zmianę. To trochę za późno już, bo przeważnie nocna zmiana jest na 22. No ale cóż, może mam na 22.30.
ewentualnie właśnie wraca, bo był na zmianę od 14, tak, od 14 i teraz wraca do domku. Okej. Wszystko możliwe. Wszystko możliwe. Nie wiemy. Każdy ma tam jakieś swoje życie, tak? Co by tu jeszcze wspomnieć? Jest wskaźnik. Jest wskaźnik nagrzania, przegrzania silnika. Jednak nie uświadczyłem jeszcze tutaj, żeby podniósł się on ponad normę. Nie wiem, czy jest tylko taki bajer, czy naprawdę jest taka możliwość, ale po naprawdę solidnych godzinach pracy, tak? Zobaczymy. Będziemy grać, to zobaczymy, jak to będzie. Postaram się robić jak najmniej przerw traktorowi, żeby sprawdzić, czy naprawdę można go zajechać. Okej. Ale byłoby całkiem spoko, gdyby silnik był w stanie się przegrzewać. Taka nowość, kolejna nowość w symulatorach farmy. Okej. Bardzo mi się to podoba. Czy nie? Wygląda to dość realnie nawet. Tylko brakuje mi jakichś wybojów na tym polu. Akurat to pole jest dosyć płaskie, ale są, nie bójcie się, są i pola, które mają naprawdę dużo wybojów. Są takie, więc traktor potrafi, traktorem lubi zarzucić wtedy. Okej. Mamy obecnie 72%. Co do zachowywania się maszyn. Tak jak widzicie, kultywator nie jest taki na sztywno, tylko jego tylnia część się rusza cały czas. Góra, dół. Wszystkie te kółeczka, zębatki i tak dalej się ruszają. Wszystko jest interaktywne. Nie ma tutaj takiego czegoś, że jedzie i wszystko sztywne, jakby to jakiś wóz był czy coś. Chodzi wóz, potrafi podskoczyć do góry, jeśli jest jakiś wybuch. A co dopiero taka maszyna, która ma bezpośredni kontakt z glebą i jeszcze ją użyjmy. Okej. Fajnym bajerem jest także pusto tu. Nie spotkałem się do tej pory z takim czymś w symulatorach farmy. Jedynie niektóre mody w farming symulatorze to umożliwiały. Ale myślę, że fajnym bajerem jest to, gdy gra już ma to od samego początku. Okej. Ile mamy procent? 77. Powoli kończą mi się tematy, więc jeśli już nie będę miał nic do gadania, to wyłączę się, a wam puszczę jakąś muzyczkę i lekko przyspieszę wideo, żeby wam się nie nudziło. Okej. Póki co spróbuję jeszcze o czymś pogadać z wami. Tutaj naprawdę jest ciężko, gdy nagrywa się już, nagrywam drugą godzinę już, także ciągle, więc ciężko przez tyle czasu znaleźć tematy do prowadzenia roku. Okej. Paliwa powinno nam starczyć, bo widzę, że Jeszcze trochę do zaświecenia na czerwono i do rezerwy, a nie zostało nam tak dużo, bo jedynie 19% do spulchnienia pola. Okej. Tam jakaś lampa się świeci,
Także nie mamy całkowicie ciemno, świat jest interaktywny. To też mi się bardzo podoba. No ma. O, tam widać jak ładnie wiatraki prądotwórcze migają. Jest to fajne odniesienie do rzeczywistości, ponieważ choćby w Agrar Simulatorze 2013 można było je stawiać, były także te, były już także domyślnie, ale nie spotkałem się jeszcze, żeby w noty coś, żeby w noty migały. Okej. Odbijamy dalej. A ominąłem. Kurczę. Gdyby to była orka, to bym mógł powiedzieć, że to się poprawi kultywatorem. Ale teraz no będzie ciężko, bo to będzie siew. A te siewniki nie mają. Nie mają zamontowanego kultywatora z tyłu, takiego małego. Nie z tyłu, tylko z przodu, przepraszam. Jak to by było z tyłu. Nie mają zamontowanego takiego małego kultywatora, żeby dodatkowo jeszcze rozdrabniać tą glebę. Ale myślę, że tam takie drobnostki to najwyżej ziarno jakoś tam się wmiesza w to zaorane i będzie ok, i wykiełkuje. W ogóle powinienem to zrobić już na drugim odcinku, który będzie po tym pierwszym, który już jest na YouTubie, ale zrobię to teraz, ponieważ zapomniałem o tym. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tak ciepłe przyjęcie serii. Naprawdę, spodziewałem się miliona łapek w dół, komentarzy typu, no, co ty robisz, daruj sobie i tak dalej. A naprawdę ciepło przyjęliście, ma teraz film ma prawie 200 wyświetleń, gdy to nagrywam. Od wczoraj nie minęła nawet doba. I 12 łapek w górę, żadnej łapki w dół. Jak na to, jak mój kanał jest słabo wypromowany, i na to wtedy 10 widzów. Przybyło mi pod jednym filmie, przybyło mi 6 widzów. Jestem naprawdę wdzięczny. Jestem naprawdę wdzięczny. Pierwszy raz prowadzę let's play z głosem. Bardzo długo się wahałem, ale odważyłem się. Naprawdę są te, spodziewałem się tak miłych opinii. Jeszcze naprawdę dziękuję wam. Jeśli będziecie tak dalej oglądać te wszystkie odcinki, to może jakoś wam się wynagrodzę. Wszystko możliwe. Taki tam mały spoiler. Dobra. Kończymy powoli to pulchnianie, mamy już 94%. Jeszcze jakieś 2-3 razy objechać tuż i skończymy. Możesz wracać do domu. No, pozwolę sobie to dokończyć, bo jeszcze sąsiad mi mniej zapłaci, to wtedy będzie. A jak już to robię, to chcę to zrobić to solidnie. Okej. Okay. Na następny raz chyba muszę sobie przygotować jakąś kartkę ze wszystkimi kwestiami, które chcę omówić na filmie, ponieważ jak to nagrywam ciągiem, to nie wszystko od razu mi przychodzi do głowy i to, co powinno być wcześniej, mówię całkiem później i wychodzi to troszkę niefajnie. Więc chyba będę musiał pomyśleć nad jakąś kartką, a gdy już dojdę do wprawy, to wtedy będę sobie radził i bez nich. Okej. Okay. Teraz przejdziemy do traktora. Komputer nam coś pokazuje. Może wiecie, co to za dwa prostokąciki pod liczbą obrotów? Może nie znam się na tym, a jestem ciekaw, co to oznacza. Ponieważ nie mogę tego rozpracować. A może ta wiedza by mi się przydała w przyszłości? Kto wie? Okej.
mamy 15 minut. Myślę, że w 20 się zmieszczę. Spokojnie powinienem się zmieścić. Tutaj to krzyczę, tak? Krzyczę. Zrobimy na widoku z zewnątrz. Okej. Dość pole dość duże. Więc powinna być dość duża zapłata. Tam 11 250 euro. Potem poza spóźnimy. Następnym etapem w karierze będzie bodajże jechać do banku. Do banku po kredyt, tak? Będzie można zaciągnąć kredyt. Jakiej wysokości tam nie powiem. Choć pewnie już to wiecie z innych zagranicznych let's playów. Ok. Cofamy, cofamy. Czyżby na mnie sięgnął kultywator? A może? No może sięgnie. Pojadę troszkę środkiem. Widać na minimapie, mam w wielu miejscach jest takie drobne, różne pozostawiane. Niesplutnione. Ale myślę, że to się zdarza, I sąsiad nas nie pogoni, nie obniży zapłaty za to. Zwłaszcza, że pieniądze mi się przydadzą, ponieważ czegoś będę musiał później oddać ten kredyt, prawda? Okej. Chciałbym wam jeszcze... Chociaż nie. To nie będzie miało sensu. Zwłaszcza, że to będzie jakiś tydzień po opublikowane jakiś tydzień po premierze gry. Więc to trochę nie ma sensu. Ale... bo będzie opublikowane, myślę, że będzie opublikowane jakoś przed albo zaraz po polskiej premierze. Więc myślę, że wam to się, taka wiedza się przyda. Otóż są, tutaj zresztą wiecie, dwie edycje gry tej polskiej pudełkowej. Tam na Steamie zresztą też jest w dwóch wersjach. Czym one się różnią? Już mówię. Podstawowa wersja gry, jak to podstawowa, zawiera wszystko to, co powinna zawierać gra, żadnych dodatków i tak dalej. Natomiast wersja złota zawiera tak, dwie dodatkowe gry, Agrar Simulator Legendarne Maszyny oraz Agrar Simulator, oraz Farming Giant. Mniejsza z tym, który jest grą ekonomiczną, tak, zarządzamy naszą farmą, pracownikami i tak dalej, góry, tak, nie wcielamy się, nie możemy pojeździć traktorem i tak dalej, tylko po prostu zarządzamy wszystkim. Coś podobne do SimCity, tak. Tylko wersja rolnicza. O, dostaliśmy 2400 zł. Euro. Euro zapłaty. Sąsiad jest zadowolony i jest ok. Dobra. Następnym dodatkiem są jakieś naklejki. Tak, naklejki. Oraz... Naklejki oraz... Wyjdę z traktora. Przewodnik. Elektroniczny przewodnik po grze, tak? Elektroniczny przewodnik po grze i jeszcze coś chyba tam było, ale nie pamiętam już co, kompletnie nie pamiętam co. Jest jeszcze edycja złota cyfrowa, dostępna w sklepie Techlandu, adres boxofstore.pl. Dam wam ten sklep w opisie, w którym będzie ta złota edycja się troszkę różni. Tam nie będzie naklejek, tylko będzie jakiś obrazek, chyba jako obrazek na tła profilu na Facebooka, taki związany z symulatorem farmy. I będzie jeszcze
Jeszcze coś? Jeszcze coś chyba? Ale kompletnie nie pamiętam już to. Aha! I kolejną, jeszcze będzie jeden dodatek, no, który będzie zarówno, ale wiatr, zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej. Będzie to DLC z 7 maszynami historycznymi. Niestety, nie wiem, jakie będą to maszyny, jak będą wyglądać i tak dalej, ale one będą. Tak, będą, będzie ich 7, plus ten John Deere zabytkowy, który mamy tutaj już w podstawowej wersji gry. No dobrze, mamy 27 minut, więc ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, radźcie, co mam robić, co robię źle i tak dalej. Ja się z wami żegnam. Cześć!